Rozmawiam z radnym gminy Puc, panem Marcinem Sikorem. Panie Marcinie, dzisiaj w imieniu pana wójta wręczył pan medal Antoniego Abrahama. Dzięki współpracy tutaj z Gdynią medalem Antoniego Abrahama został uhonorowany Marek Oczykowski. Oczywiście medal jest dzięki tutaj wójtowi gminy Puc, Staruszowi Puszkoczukowi. No właśnie, można powiedzieć, tu przed chwilą pani prezes powiedziała, że jednak wasz klub, nie tylko wasz klub, ale cały powiat puski bardzo prężnie działa. No staramy się jakoś, oczywiście nie dogonimy Gdyni, no bo Gdynia jest wielka, ale możemy się pochwalić, że na terenie powiatu puckiego mamy oddane ponad 500 litrów krwi już w tym roku. Ja jak mogę powiedzieć o swoim klubie, jako Kaszubski Klub Honorowych Dawców Krwi, mamy prawie 160 litrów krwi oddane w 2015 roku. To bardzo dużo. Bardzo dużo, jesteśmy jednym z największych klubów w województwie pomorskim. Gdynia chyba musi być dumna z tego, że ma takich krwiodawców, bo przed chwilą pani prezes całego zarządu pomorskiego bardzo chwaliła Gdynię i tutaj wasze PCK. No oczywiście, jesteśmy zadowoleni, a w ogóle to chyba jesteśmy tą linią wiodącą w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, z tych słów, które padły tutaj i z krajowego, i zarządu regionalnego i tak dalej. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Czy Gdynia pomaga Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi? Bardzo. O, bardzo, jak najbardziej. Mamy bardzo dużo tych społeczników takich ludzi, którzy i sponsorują, i takich, którzy się angażują, wolontariuszy. No, przeogromny zespół, to jest masa ludzi, która uczestniczy w tych naszych tutaj osiągnięciach. Ja z tego powodu nawet chciałbym im podziękować. Przecież wyrazy dla nich wszystkich. Ta sala nie pomieściła wszystkich, ale naprawdę oni też zasługują na uznanie. Zresztą to już prezes mówi jeden, drugi, trzeci, czwarty w kolei. Tak. Też zauważyliśmy na tej sali, że Gdynia Polski Czerwony Krzyż stawia nam ludzi młodych, którzy dzisiaj byli tu na sali. Dokładnie. Powiem nawet, że moja córka też tutaj również uczestniczy. Ona nawet będąc niepełnoletnią, już mi pomagała w tych pracach takich w klubie i też studiowała i teraz kolejne studia podjęła i też namawia. I koleżanki, kolegów do tego dodawania. A tym bardziej fajne jest to, że przekonuje ich, że metody pobierania krwi dzisiaj są naprawdę bezpieczne. To, co już dzisiaj, tam niektórzy mówią, że tam gdzieś się czymś zarazili, to już naprawdę można do lamusa odstawić. Dzisiaj są naprawdę metody już bezpieczne. Także zachęcam gorąco wszystkich do oddawania krwi, bo naprawdę dzisiaj, chociaż ja sam oddałem w swojej 55 litrów krwi, potem sam zachorowałem, byłem w trudnej sytuacji i też korzystałem. Naprawdę nawet oddawanie krwi mi pomogło w moich operacjach, które przechodziłem. Także no, oczywiście jak najbardziej. Dzisiaj również dla waszego klubu były odznaczenia. Ja tak to pojmuję, to jest odznaczenie dla tych wszystkich osób, które w jakiś sposób promują honorowe oddawanie krwi, tak naprawdę osób, które są zaangażowane w pomoc innym osobom, bo to jest chyba najważniejsze. No właśnie, jak pan ocenia tą pomoc tych innych osób na dzisiejsze czasy? To jest różnie, natomiast tak naprawdę wokół nas jest bardzo duża liczba osób, które w mniejszym czy większym stopniu angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi i fajnie jest, jak te osoby można pokazać, pomóc im i wtedy te osoby jeszcze mogą bardziej aktywnie działać. To jest chyba takie najważniejsze. Czy ciężko na dzień dzisiejszy pozyskać właśnie te osoby do oddawania krwi? Ja, że tak powiem, w sposób ograniczony oddaję krew, troszeczkę problemów zdrowotnych, ale właśnie to, jeżeli klub nasz organizuje akcję, zbiórkę krwi, czy to w okolicach Galerii Szperk, czy Kościoła, no to jest pewna liczba osób, które są chętne. Nie są jakieś to wielkie ilości, no ale zawsze wychodzimy do ludzi po prostu z tym hasłem. Pan zajmuje się na terenie miasta tym, żeby pozyskiwać ludzi młodych. Czy ciężko pozyskać ludzi młodych do oddawania krwi? Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to przepiękne pytanie. Osobiście stwierdzam, że następuje przełamanie pewnego regresu i moda na oddawanie krwi w szkołach ponadgimnazjalnych. Osobiście zajmuję się 14 szkołami ponadgimnazjalnymi naszego pięknego miasta Gdyni i Sopotu. I będąc na prawie wszystkich akcjach ambulansowych poboru krwi, stwierdzam, regres jest przełamywany. Zresztą to dzisiaj pan dyrektor Regionalnego Centrum wspomniał, że zbliżamy się w skali roku do 55 tysięcy litrów. To jest bardzo dużo. I druga sprawa, zauważam i mówię z ręką na sercu i bardzo się cieszę, że młodzież, która kończy w dniu 18 lat w danym dniu, jest ambulans, chce oddawać krew.
chce i oddaje. I następna kwestia, zauważam wzrost oddawanej ilości krwi przez młodzież szkolną, ponadgimnazjalną, w tym bardzo dużo dziewcząt. Kiedyś 1, 2, 5, a teraz naprawdę do 50% w aspekcie akcji ambulansowej, a rząd wielkości pobieranej krwi w ambulansie to jest od 20 do 30 osób. Kilka osób odpadnie i te akcje robimy w całym województwie. Mamy grafik ambulansowego poboru krwi na całe województwo rozpisany na cały miesiąc. Codziennie ambulans jest w innym miejscu. W dniu dzisiejszym przepiękna szkoła, zespół szkół ekologicznych, już sama nazwa mówi, została wyróżniona najwyższym honorowym oznaczeniem miasta Gdyni, zasłużony dla gospodarstwa miasta Gdyni, za to, że akcje organizują i propagują nie tylko na terenie osiedli Cisowa, Chylonia, ale emanują na całe nasze piękne miasto. I kończąc, chcę powiedzieć, bardzo dziękuję wszystkim krwiodawczyniom i krwiodawcom naszego pięknego miasta i Trójmiasta. Dzisiaj mieliśmy pod naszym kapitułą drugi raz wręczenie odznaczeń zasłużonych dla krwiodawstwa w Gdyni. Ludzie nam dopisali, zaproszeni goście przyszli. Naprawdę dzisiejsza uroczystość z tym związana była jeszcze od tej pierwszej, bardziej podnioślejsza, dając nam tą pewność, że to odznaczenie, jak i ranga tego odznaczenia, rośnie z każdym rokiem. Z tego się bardzo cieszymy i myślę, że następne laudacje na pewno przyniosą nam jeszcze lepsze efekty. Chcielibyśmy oznaczać ludzi naprawdę zasłużonych, ludzi współpracujących z nami, ludzi związanych z krwiodawstwem, darczyńców, sponsorów, ludzi dobrej woli, dobrego serca. Myślimy, że to jest dobry kierunek i liczymy na to, że uda nam się to sprawdzić wszystko. To znaczy tak, w naszym oddziale rejonowym w Gdyni jest zrzeszonych kilkanaście klubów krwiodawców i rosną te kluby z każdym rokiem. Właściwie myślę, że można powiedzieć, że raz na kwartał powstaje czy przy zakładzie, w zakładzie jakimś, czy w szkole, czy nawet klub ogólny krwiodawców zawiązuje się i my takie kluby rejestrujemy. Do tego przychodzą kluby wolontariuszy PCK w szkołach, jak i kluby wiewiórka, przedszkola, szkoły podstawowe. I tak naprawdę widać tą tendencję wzrostową. Myślimy, że ten taki boom postoju, boom może takiego niepokoju, co dalej, minął. Także w tej chwili nawet nie musimy my na tyle agitować, bo zgłaszają się już same organizacje, które chciałyby. Tak? Myślimy, że kierunek jest dobry. Nasze wsparcie dla wszystkich jest otwarte. Chcemy pomagać, chcemy wspierać, chcemy współpracować i to widać na naszym rynku, bo coraz więcej. Mamy poparcie i wsparcie instytucji, Urząd Miasta. Naprawdę mógłbym tutaj bez końca wymieniać, tego jest bardzo dużo. No i oczywiście muszę wspomnieć też, że wsparcie, jak i współpraca miejscowości gmin ościennych, tak, tutaj muszę wyróżnić przede wszystkim Puck, Wejherowo, tak, Władysławowo, jest współpraca, współpracujemy razem, kluby krwiodawców z Połchowa, z Pucka, z Władysławowa, współpracujemy, pomagamy, wspieramy się, na tym właśnie polega praca, na tym polega to, co robimy i myślę, że to jest dobre. To jest dobre, żeby siebie asymilować w tym, żebyśmy pokazywali, co robimy, dlaczego robimy, zrzeszać jak najwięcej ludzi. Z tego miejsca osobiście, w imieniu własnym, jak i zarządu oddziału rejonowego PCK w Gdyni, chciałbym serdecznie, gorąco podziękować włodarzom miasta Gdynia, panu prezydentowi, przewodniczącemu Rady Miasta, osobom zaproszonym, Kamil Góral, radny miasta Gdyni, który nas odwiedza zawsze, wspiera nas i jest pomocny, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, sprawy krwiodawców. Należą się także serdeczne podziękowania pani Iwonie Konradzkiej, jest to prezes jednego z naszych klubów, aczkolwiek pracownik z urzędu, i istnieje pod jej kierownictwem. Ona głównie nam tu przygotowała. Dziękuję także ludziom,
którzy się przyczynili do tego wszystkiego, co dzisiaj jest. Dziękuję sponsorom, dziękuję Wam, kochani, za patronat medialny, który jest nie od dziś i to jest z wielkim sukcesem. Dziękuję ciastkarni Szarlotka z Pucka. Chciałbym podziękować wszystkim naprawdę zarządowi, wszyscy, którzy się do tego przyczynili, bo naprawdę jest to wielka idea, jest to wielkie, jest to coś, co wyróżnia nas wśród innych organizacji, że jesteśmy razem, wspieramy się, pomagamy. Także tu wszystkim serdecznie bardzo dziękuję za to wszystko. Dziękuję serdecznie.